Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny i na samym wstępie przypominam o wciąż trwającym konkursie na moim kanale. Po więcej szczegółów zapraszam do poprzedniego filmu, link na końcu tego filmu. Chciałbym też Wam powiedzieć, że wziąłem sobie do serca Wasze komentarze odnośnie jakości głosu i zamówiłem profesjonalny mikrofon. Jakie będą efekty, zobaczymy już wkrótce. Wkrótce również będzie mały przegląd kanału, w którym opowiem trochę o planach i celach War Thunder po polsku. A więc zapraszam na kolejną, bardzo nietypową tym razem część War Thunder po polsku, w której opowiem o lataniu na modelach Spitfire'a. Wszyscy kochamy Spitfire'y, jeden z nich, który jest dostępny również w grze War Thunder, mam teraz obok siebie, będę miał przyjemność usiąść za jego stanami. Jest nim samolot w produkcji, który został produkcja jego rozpoczęła się w 1944 roku i był produkowany do 1955 roku. To jest Spitfire wersji LF-16, wersja E. A więc latanie w grze War Thunder, tym cudem, to jedna rzecz, ale usiąść za sterami to zupełnie inna bajka. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak to wygląda. Sorry, I should explain how to get into the aircraft before you actually start the video first, sorry. Tak, pierwsze co powinienem zrobić, to wyzwać profesjonalisty pana tutaj, którego może mi pokaże kolega Waldas. Na całą historię tego samolotu. Ja to nie zrobiłem poprawnie, tak to powinno wyglądać. W każdym razie zerknijcie do kokpitu, jak mało miejsca dla pilota tutaj było, jak to wszystko wyglądało. Tak, ten typek, który do Was przed chwilą mówił, to właśnie ja, a zdjęcie, na które teraz patrzycie, to jest oryginalne zdjęcie z wnętrza samolotu Spitfire Mark 16, w którym przyjemność miałem zasiąść. Możecie sobie porównać, jaka jest różnica pomiędzy tym, co widzicie, czyli oryginału, z tym, co mamy zaimplantowane do gry. Hi folks, my name is Ashley and welcome to our Spitfire experience. Now, this particular Spitfire is actually a Mark 16. Gościu, którego właśnie oglądacie, to Ashley, jeden z przewodników po RAF Museum w Londynie. Człowiek z przeogromną pasją i jeszcze większą wiedzą odnośnie wszystkich Spitfire'ów. Mówił długo i bardzo ciekawie, ale to nie on jest bohaterem tego odcinka. A oto właśnie Spitfire 16, jakim możemy polatać w grze. Jedne z najzwrotniejszych samolotów w War Thunder, ze wspaniałym ratingiem wchodzenia na pułap, zwrotne i bardzo dobrze przyspieszające, co prowadzi często do niespodzianek i to niezupełnie przyjemnych. Ci, którzy latają nimi w bitwach realistycznych, wiedzą, jak łatwo przegapić przekroczenie prędkości dopuszczalnej i zwyczajnie połamać skrzydła. Mark 16 to wdzięczny samolot wielozadaniowy, ale pierwszym spitem dostępnym w grze jest Mark 1A. Ten, którego akurat teraz widzicie, to MK-2A. Piekielnie zwrotny, reagujący na każdy ruch i bardzo trudny do wymanewrowania, ale przy tym wymagający umiejętności, refleksu i dużej spostrzegawczości. Do tego wymaga dobrze rozbudowanej opcji załogi, tu mam na myśli oczywiście pilota. Jest to maszyna, w której naprawdę można się zakochać, jak to było w rzeczywistości, bo ta maszyna to zupełnie inny wymiar latania. Jednak, aby nie było aż tak kolorowo, wczesne spity miały poważny mankament, a właściwie nawet dwa. Jednym z nich jest konstrukcja zbiornika paliwa, gdzie pływak odcina nam dopływ paliwa i dławi silnik przy gwałtownym skierowaniu dziobu w dół lub locie odwróconym. Drugim jest uzbrojenie. 8 karabinów 7,7 mm wymaga sporej ilości celnych strzałów, aby zestrzelić przeciwnika, a 2800 naboi
które zabiera ze sobą Mark 1 i Mark 2, często szybko się kończą już na pierwszym przeciwniku. Tak więc dopiero nauka radzenia sobie z tymi problemami pozwoli nam na 100% satysfakcję i przyjemność w lataniu na wczesnych Spitfire'ach. Jeden z tych dwóch problemów, o których przed chwilą mówiłem, zostaje przynajmniej częściowo rozwiązany już w wersji Spitfire'a 2B. To są pociski 7,7 mm, prezentowane właśnie przez Ashleya. Konstruktorzy postanowili zredukować ilość tych karabinów z 8 do 4, a w zamian dodać dwa działka 20 mm, wyrzucające takie właśnie cacka. Różnice w sile ognia widać od razu, prawda? I od tej chwili nasze Spitfire'y stają się naprawdę skuteczne. Jednak wciąż należy pamiętać, że amunicja, którą zabieramy, też się kiedyś kończy. Jednak od tego momentu, od Spitfire'a Mark 2B, mamy w rękach myśliwiec pełną gębą. Później możemy odblokować już kolejne wersje, jeszcze szybsze, może trochę słabiej zwrotne, ale naprawdę przyjemne w lataniu, wyposażone w najróżniejsze uzbrojenie, gdzie koronacją linii słynnego brytyjskiego samolotu jest seria Griffon. Mimo wielu różnic i w wyglądzie, jak i uzbrojeniu, wspólnymi cechami wszystkich Spitfire'ów jest zwrotność, szybkość wspinania i umiejętności pilota, bo samolot ten jest wspaniały, ale wymagający. No i nie da się też nie wspomnieć o udoskonalaniu załogi, aby ograniczyć możliwość blackoutów. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten odcinek War Thunder po polsku w nowej konwencji. Podobne filmy będę dodawał, przynajmniej będę starał się dodawać od czasu do czasu. A na dziś to już wszystko. Siadajcie za sterami swoich Spitfów, dobrej zabawy i do zobaczenia wkrótce. Cześć!